Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ponownie. I tak jak obiecałam przy poprzednim naszym spotkaniu, że przy najbliższej okazji omówimy kwestię wykonywanej wówczas przeze mnie spódniczki. Spódniczki robionej po prostu szydełkiem. I cóż, no ja już jestem na tym etapie, że po prostu ją ukończyłam. Ukończyłam, poszywałam oczywiście, z tą różnicą, że Państwu tłumaczyłam, jak wykonać tulę, prawda? Jak wciągać gumę i żeby spódniczka nam się trzymała w biodrze. Ponieważ moim podbiciem jest haleczka, półhalka, która ma już gumę w sobie, więc ja postanowiłam, że swoją spódniczkę ukończę po prostu w inny nieco sposób. Mianowicie, wykończyłam ją normalnie paseczkiem, bez dodatku już żadnej gumy i po prostu na zameczek. I zaraz Państwu właśnie przedstawię i pokażę, zademonstruję po prostu tą spódniczkę. Jak to wygląda i jak to się ma w całości. Więc proszę, tak to wygląda, prawda? Tak wygląda moja spódniczka. Oczywiście tutaj kamera troszeczkę przypomnuje odbicie światła, prawda? Żarówka i po prostu, no to nie jest to, ale jest na podbiciu. Widzą Państwo, że moje podbicie jest nieco krótsze od spódniczki. I ażurek jest wtedy bardziej widoczny, prawda? I cóż, moje wykończenie. Moim wykończeniem jest, oj, muszę to jakoś inaczej troszeczkę ustawić, bo naprawdę to światło bardzo odbija. Więc cóż, jak to się ma? To jest moje podbicie, prawda? Haleczka, no, która ma gumkę i już żeby po prostu za dużo tych gumek nie było w kasie, więc ja postanowiłam, że ja po prostu zrezygnuję już z tej jednej gumy, prawda? W spódnicy i zrobię ją normalnie na paseczku i z boku na zapinę na zameczek. No więc generalnie tak to wygląda. Ja wyjmę w tym momencie tą haleczkę, prawda? Wyjmę ją sobie, odłożę gdzieś na bok, tak żeby mogła Państwu bardziej to zobrazować i po prostu to pokazać. Więc cóż, moja góra jest po prostu zrobiona ściągaczem. Paseczek wykończony na szerokości jakieś 2,5 do 3 cm. Paseczek jest górą. To nie, coś tutaj nie bardzo, bo to światło, prawda? Inaczej przy świetle dziennym, inaczej jak już mamy światło, prawda? No, inaczej jest przy żarówce, prawda? I cóż, tak to wygląda. Więc ja mam paseczek w tym momencie na szerokości 3 cm. Około 3 cm. Robiony ściągaczem. Z boku mam wszyty zameczek. Proszę, ja go rozsunę. Prawda? I mam zaczepioną haftkę. Nie wiem, czy to jest widoczne, bo odbija światło, więc trudno jest mi po prostu w tym momencie Państwu to bliżej zobrazować, ale tak to generalnie wygląda. Jest haftka doczepiona zamiast guziczka. Z tego względu, że no, musiałabym robić pętelkę i tak dalej doszywać. Miałam dostęp do po prostu możliwości zakupienia haftek, więc zakupiłam i w tym momencie właśnie jest to takie umocowanie. Po co jest ta haftka? No wiadomo po to. Po to, żeby nam się zameczek górą nie rozsuwał, bo jest doczepiony, prawda? Jest górą złączony i nawet jak nam się rozepnie, załóżmy kawałeczek zamek, spódnica na pewno nam nie spadnie, bo trzyma jeszcze dodatkowo haftkę. I cóż, no i z boku zameczek, prawda? Rozpinany, krótki, 18-centymetrowy i tak to generalnie wygląda. Więc ja postanowiłam, że tak wykończę. Nie będę robiła tego już w inny sposób, z tego względu, że no, skoro już jest, prawda, gumka w moim podbiciu, więc już w spódniczce nie będę oczywiście tego stosowała. No więc generalnie tak to wygląda. W tym momencie jestem już w trakcie wykonywania kolejnej, nieco w innym kolorze. Jest to kolor brzosu. Brzos dosyć bardzo ładny, dosyć ładny kolor, pastelowy. I teraz w tym momencie właśnie pokażę Państwu już ten kawałek, który mam ukończony. I oczywiście wykonanie moje będzie podobnie jak w poprzedniej. Będzie wykonane, no, podobnie w zasadzie, tak? Więc tak, fason jest podobny. Więc na długości jakiejś tam, prawda, określonej
jest wykonywany, po prostu wykonywana płaszczyzna. Nieco zwężona do góry, nie dużo, nieco zwężona do góry. Z tego względu, że po prostu nie jest dołem zbyt szeroka, a żeby na po prostu bioderkach nie było za ciasno, żeby nam się układała tak jak powinna, prawda? Więc w tym momencie tak to wygląda. Więc mam już na jakąś tam długość zrobioną. Teraz jestem w trakcie już wykonywania drugiej części, czyli tyłu. I oczywiście w tym momencie, no nie mam tego już jeszcze dużo, więc to jeszcze trochę zajmie czasu, zanim ja to ukończę. Ale właśnie po ukończeniu postanowię, że zrobię dokładnie to samo, na tą samą szerokość prawdopodobnie pasyczek i będzie szyty zamek. Z tego względu, że no, musiałabym, żeby mieć gumkę w spódnicy, musiałabym mieć po prostu haleczkę pełną, prawda? Czyli nie od połowy w dół, tylko od góry ku dołowi. Więc musiałaby być cała halka, że ja mam po prostu od połowy, więc no, dwie gumki to już jest po prostu, to już jest dyskomfort, prawda? Gdzieś by te gumki nas tam ubierały, coś by się tam zaczęło dziać, prawda? Przeszkadzałyby, zwijałyby się i po prostu nie miałoby to no, racji być. I ja postanowiłam, że jednak zrezygnuję z tej jednej gumki i zostanę przy po prostu przy paseczku i spódniczka zapinana na zameczek. Więc jak to generalnie wygląda? Cóż jeszcze chciałam Państwu powiedzieć? No, ponieważ w międzyczasie jeszcze postanowiłam wykonać jedną poduszeczkę i poszeweczkę dla wnuka, który no, jednemu już zrobiłam, więc wypadałoby też drugiemu, prawda? Więc postanowiłam, że zrobię drugiemu też. Z tym, że właśnie nieco troszeczkę inaczej, to znaczy ona jest o kształcie kwadratu, oczywiście, ale bez żadnych różyczek oczywiście i tak dalej. No mianowicie jest naszyta aplikacja. Aplikacja, która też została wykonana z szydełka, na szydełku, prawda? Włóczką. Więc ja Państwu zaraz pokażę, jak to wygląda. Jest równie sympatyczna i miła, prawda? I zaraz ja Państwu to pokażę, jak to generalnie wygląda. Więc jest ona jasnozielona, prawda? I z taką aplikacją przedstawiającą samochodzik. Widzą Państwo, jak to wygląda, prawda? Zabawny, słodki samochodzik, który ma tam bawić i cieszyć oko. No, mojego wnuka, prawda? Już jest maleńki chłopczyk, ma dopiero na te 2 latka, więc no, taka podusia myślę, że sprawi mi dużo radości. Tym bardziej, że już jest na takim etapie, że no, bardzo go interesują samochody, prawda? No i oczywiście, no i. I myślę, że taka właśnie aplikacja i taka podusia sprawi mu wielką radość i przyjemność. Myślę, że będzie równie usatysfakcjonowana jak babusia. I myślę, że jest to efektowne, prawda? I proszę zobaczyć. Jest to dosyć, jest naszywane oczywiście kolorem nićmi o kolorze odmiennym. To znaczy samochodzik jest czerwony, a szycie mamy, ja nie wiem, czy jak Państwu zdołam tak blisko pokazać, o. Przepraszam. A szycie mamy czarnymi. Ale z tego względu, że to po prostu taki styl tej aplikacji i tej podusi. I mojego stylu. O co chodzi generalnie? Właśnie chodzi o te nici, żeby były widoczne. Żeby one dodawały takiego charakteru, takiego grata, wraka, prawda? Takiego klamota, no, który będzie jednocześnie no, sympatyczny, miły i zabawny, prawda? I te nici właśnie miały dodać takiego charakteru, takiej prostoty, takiej, jakby to powiedzieć, no, taki prymitywny samochód, który tam załóżmy gdzieś sobie tam stoi, prawda? No i więc generalnie tak to wygląda. Uważam, że jest miły i sympatyczny ten samochodzik, prawda? Troszeczkę światło odbija, nie wiem, jak to pod jakim kątem Państwu pokazać. Żeby to było tak bardziej zobrazowane, prawda? Więc widzą Państwo, jak to generalnie wygląda. Jak był wykonany ten samochodzik? No, bardzo prosty sposób. Więc tak, najpierw wykonałam, prawda, tutaj kółeczko mamy, więc ja może tutaj jedno kółeczko. Kółeczko tak, jak się robi po prostu w jakichś serwetkach, prawda, i jak zaczynamy jakąś tam robić okrągłą. Więc tak, kółeczko jedno wykonane, obrobione słupeczkami i drugie, prawda, i to samo. Po czym? Biorę inny kolor nici, prawda? Wszystko zależy od tego, no jakim kolorem i co to ma być, prawda?
Więc ja postanowiłam, że ten samochodzik będzie w kolorze czerwonym. Więc co? Obieram sobie jakąś tam, prawda, liczbę oczek. Łańcuszkiem robię. Potem półsłupeczki i prostokąt taki zwykły, na jakąś tam wysokość, nie, to zależy jaki też duży ma być ten samochód. Na jakąś tam wysokość, gdzie po prostu w pewnym momencie musimy zacząć gubić już oczka, prawda? Bo musimy zrobić dach, prawda? No bo samochód jakoś tam ma dach, to ma kabinę swoją, prawda? Gdzieś ten kierowca siedzi za jakąś tam kierownicą, prawda? I steruje tym samochodem. No więc w tym przypadku tak to jest. Więc tutaj z jednej i z drugiej strony gubimy oczka i tu dorabiamy jeszcze kawałeczek i po prostu zakończamy i to jest wszystko. Po czym, żeby to tak już efektownie i ładnie było, cały samochodzik dookoła obrabiamy tą samą nitką, ale półsłupkami. Wtedy to wykończenie jest ładniejsze, estetycznie, bardziej estetyczne. I cóż jeszcze? No właśnie. Kiedy już zrobimy ten czerwony samochodzik, prawda, taki, no tą maskę, karoserię, prawda? Co robimy? No musimy światło jakieś wykonać. A więc najpierw, tak. Bierzemy jakiś inny kolor, czy to będzie żółty, bo światło zazwyczaj określa się w kolorze jakimś tam żółtym, prawda? No bądź białym, no w tym przypadku. Więc no, oczywiście bierzemy nitkę, nawlekamy do igły, prawda? I w jednym miejscu ze 2-3 razy grubą niecią podwójną przeszywamy i po prostu wypełniamy sobie miejsce, prawda? I jedno i drugie. Przeszywając, załóżmy, no ze 2-3 razy wychodzi nam jakieś tam no jakaś tam lampka, prawda, która tam niby ma służyć nam do, załóżmy, no do rozprowadzania światła, prawda, no jak to w samochodzie, prawda, no muszą być światła, no bo jak samochód bez światła. I podobnie robimy w następnym, z tyłu, prawda, no bo światła są i z przodu i z tyłu, więc no muszą być zaznaczone. Więc o co chodzi? No i tutaj, czy to jest taksówka, czy to jest taksi, czy to jest pogotowie, czy to jest straż, czy to coś. Jakieś tam, prawda, jakieś światełko takie mrugające. No i cóż, ponieważ jest to samochód dla zabawy, prawda, ten to jest dla dziecka, więc co ono tam będzie miało na sobie, to nie ma znaczenia, czy będzie kwiatuszek przyczepiony, czy jakaś tam inna po prostu rzecz. Ona będzie po prostu bawiła, prawda. Kiedy już mamy tą powierzchnię całą samochodu zrobioną, jeszcze wcześniej, no musimy jeszcze po prostu pewne rzeczy po prostu, no, zaznaczyć, wyeksponować, prawda, żeby były one widoczne. Więc co robimy? Bierzemy innym kolorem nici, zaznaczamy, odcinamy linię, po prostu karoserię samochodu od części kabiny, prawda, od tej części górnej. No musimy to zaznaczyć, żeby to było bardziej, prawda, takie zobrazowane i żeby to przypominało bardziej samochód. I cóż, zaznaczamy, prawda, wiadomo, że samochód ma listwę taką, która dzieli, prawda, tą górę na pół, prawda, i jest przednia szyba i jest tylna szyba od samochodu, więc to takie detale trzeba po prostu zaznaczać. Są one w pewien sposób jakieś tam, prawda, no istotne z tego względu, że po prostu, no, no, żeby to było bardziej podobne do samochodu, prawda, żebyśmy wiedzieli, czy dziecko jak spojrzy na to, żeby wiedziało, że to jest samochód, że to jest okno, prawda, a to jest maska samochodu na przykład, a to jest koło, no to trzeba jakoś tam wyeksponować i wyróżnić, prawda, od całości. No i generalnie tak to wygląda. Po czym bierzemy nici, prawda, i płaszczyznę, na którą mamy naszywać. I sobie na okrętkę po prostu przyszywamy. To zależy, jak Państwo chcą, bo może być to ścigiem takim fastrygowym, prawda? Może być to ścigiem za igłą, może być to ścigiem po prostu tak jak ja, na okrętkę, żeby po prostu to było takie zabawne, prawda? No i tak to generalnie wygląda i to jest tak naszyte. Więc ja jeszcze raz Państwu pokażę, może tu z bliska, prawda? Będzie to dobrze bardziej widoczne. O. I taki sobie samochodzik. Myślę, że wnuk również będzie usatysfakcjonowany i zadowolony z mojej po prostu wykonanej tam jakiejś robótki. No i podusia miła, prawda, bo można i się na tym położyć, bo to aplikacja, która znasz, tutaj jest płaska, więc nie ma problemu z tym, że gdzieś nam, załóżmy, no kwiatek, gdyby był, załóżmy, różyczka jakaś naszyta, to ona jest po prostu wypukła, odstająca i mogłaby nas gdzieś tam ubierać, byłoby niewygodnie. Ale na takiej płaskiej aplikacji spokojnie można się położyć. I na pewno nie będzie to oczywiście w żaden sposób niczemu przeszkadzać.
Cóż, poduszeczka tak jak podobna, prawda? Zszywana, no oczywiście nadal ręcznie, niestety, no bo tak to jeszcze jest. Więc tak, ręcznie zszywana, prawda? Na całej po prostu, na całym obwodzie, jak Państwo widzą. I tu zapięcie też jest na całej po prostu szerokości poduszki. I tak to generalnie wygląda. No i podusia miła, sympatyczna i już po prostu inna, prawda? No i coś fajnego jest. No i no ja jestem usatysfakcjonowana, przepraszam za przejęzyczenie, ale ja staram się po prostu Państwu jakoś to tam w miarę no, jasno i zrozumiale wytłumaczyć, żebyście Państwo mogli po prostu to sobie podobną rzecz, nie musi to być samochodzik, może to być zupełnie coś innego, jakaś inna aplikacja, jakiś inny obrazek przedstawiający coś tam, prawda? Może być to jakaś twarzyczka, może być to, załóżmy, jakieś słonko, może być to jeszcze jakieś inne słoneczko, czy jakaś chmurka, czy coś, prawda? No, no różne rzeczy może być, czy to będzie kaczorek, czy to będzie jeszcze coś innego, prawda? Czy jakaś łódź, czy z żaglem. No różne przeróżne rzeczy można sobie wykonać i naprawdę fantastycznie to będzie wyglądało. I dziecko też będzie zadowolone, prawda? Bo podusia inna, prawda? Taka zabawna. No cóż, ja będę już kończyła, bo widzę, że tutaj Państwo już też troszeczkę zanudza może swoimi opowieściami i swoimi wywodami na temat no, tych poduszeczek ze spódniczki. Oczywiście również jestem zadowolona i po prostu no, jest w sposób, jakby to powiedzieć, no jest tak, jakbym chciała po prostu. Nie jest za szeroka, nie jest za wąska, a nie jest za długa i jest naprawdę fantastyczna i myślę, że ta druga też będzie i ta trzecia również. Więc ja w tym momencie się z Państwem pożegnam. No, zachęcam w dalszym ciągu do wyglądania. Także rzeczy są naprawdę sympatyczne i przemiłe i myślę, że Państwo również będziecie po prostu zadowoleni ze swoich rzeczy, które wykonujecie. No ja jestem, tak jak mówiłam, na etapie teraz tych robótek, prawda? No ale nie wiem, czy Państwo jesteście wtajemniczeni, no jestem w trakcie pisania książki, prawda? No już właściwie zbliżam się ku końcowi. No i już tak troszeczkę zaniedbałam to, no bo już około miesiąca chyba nic nie napisałam, a wypadałoby napisać jakiś chociaż jeden rozdział, bądź dwa, żeby po prostu no zbliżać się już ku końcowi, chociaż no już sporo mam napisaną, prawda? No cóż, jeżeli Państwo załóżmy, no śledzicie gdzieś tam te moje jakieś filmiki, prawda? I wchodzicie często na przykład na stronę Facebooka czy na YouTube'a, więc tam są fragmenty mojej książki. Jeżeli po prostu macie na to czas i ochotę, równie możecie sobie poczytać. No myślę, że jest ciekawa, jest taka życiowa, prawda? I no problemy dnia codziennego, prawda? No zachęcam, więc jeżeli macie Państwo na to ochotę i po prostu no uważacie, że to ma sens, że to jest warto i tak dalej, to bardzo proszę, jest dostęp na Facebooku, na YouTubie również są fragmenty i rozdziały oczywiście w filmikach, więc zachęcam do czytania i myślę, jeżeli Państwo znajdziecie dla siebie jakąś tam rozrywkę, prawda, i jakiś tam sposób na zabicie nudy, no to jest fantastyczna sprawa, prawda? Ja też w ten sposób próbuję sobie jakoś tam urozmaicić i po prostu urozmaicić i co jeszcze, no jakoś no to jest właściwe słowo, ale chciałam jeszcze jedno dodać, ale właśnie no wyszło mi z głowy i nie mogę sobie po prostu przypomnieć. No jakoś, prawda, ten wypełnić tak 3 dni jakoś tak w miarę ciekawie, prawda? I no, żeby jakoś spożytkować, prawda? Żeby to nie spełzło na tym, że dzień minął i w sumie żeśmy niczego nie dokonali, żeśmy nie zrobili, przyzdrzemali, przyspali w ogóle, czy tam jeszcze coś i tak. A tak to, jeżeli coś się dzieje, prawda? Czy jakakolwiek robótka, czy jakiekolwiek, czy pisanie, czy poezja, czy jakieś no, inne rzeczy, fotografia, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, prawda? Czy jakiś basen, czy coś robimy dla siebie, prawda? I dla kogoś. Dla kogoś, kto może, załóżmy, czerpać z tego jakieś jeszcze korzyści, prawda? Że ktoś może po prostu nabywać jeszcze jakąś tam wiedzę, jakieś dodatkowe informacje, no, które, załóżmy,
no są w jakiś tam sposób pomocne, prawda, innym osobom. Więc zachęcam, jeżeli Państwo macie tylko na to czas, prawda, spróbować napisać na przykład jakąś tam, nie musi to być powieść, może być to być jakaś nowelka, prawda, może być, no najlepiej nowela, bo to jest najkrótszy rodzaj po prostu książki, prawda, więc to jest kilkudziesięciostronowa, jakaś tam kilkunastu, kilkudziesięciu do dwudziestu, trzydziestu maksymalnie kartek, więc stron, więc nowelki są bardzo krótkie, więc można się zdecydować na nowelkę. No ja jestem w trakcie pisania powieści, więc to jest no troszeczkę inny, prawda, charakter też pisania i jest dużo więcej, bardziej rozbudowane. No i przepraszam. Więc, ale jeżeli Państwo czujecie się na siłach, to ja naprawdę namawiam i zachęcam do takich rzeczy. One są naprawdę fantastyczne. No kiedyś tam, załóżmy po latach, i możemy sobie wspomnieć na przykład, no ach, napisałam książkę, prawda, no ciekawa i tak dalej, jeszcze jak uda nam się wydać ją, prawda, jeszcze jak załóżmy, no gdzieś tam jakieś, czerpiemy z tego zyski, no więc to jest fantastyczna sprawa i ja myślę, że Państwo powinniście się po prostu decydować na takie rzeczy, czy po prostu nawet poezję, jakieś wierszyki, no które też często piszę, też staram się coś tam komponować i tworzyć. No i tak jak wcześniej mówiłam w którymś tam naszym, w którymś tam moim filmiku, że również gram na pianinie. No w chwili obecnej nie posiadam tego pianina, więc no nie mam takiej możliwości, ale również komponowałam sama. Więc starałam się układać utwory swoje jakieś tam, prawda? Więc to jest ciekawe. Właśnie samo tworzenie, prawda? To, że załóżmy coś tam robię na szydełku, to jest też mój wytwór, mojej jakiejś tam wyobraźni, mojej wizji, mojego pomysłu, prawda? Więc jestem cały czas w trakcie tworzenia. Czy załóżmy dane jakieś tam zdjęcia, które jakieś kompozycje, czy jakieś ujęcia ciekawe, takie no niecodzienne, prawda? To jest właśnie wszystko mój wytwór, mojej tam po prostu mojej wyobraźni, mojej, że tak powiem, no fantazji to może nie aż tak, bo to nie jest fantazjowanie, ale pomysłów na coś, prawda? A więc pisanie nawet takiej książki, no to też zajmuje trochę czasu, bo wiadomo, że jak zaczynamy jakiś tam rozdział i coś tam się dzieje, jakaś akcja się rozgrywa i tak dalej, więc czy jakiś wątek zaczyna być poruszany nowy i po prostu no się pisze. Nie jest to trudną rzeczą napisanie książki, naprawdę, tylko trzeba mieć po prostu troszeczkę tam, no, poukładane to wszystko, nie? Nie może być to chaotycznie, no, żeby to miało sens, prawda? I żeby to, żeby po przeczytaniu tej całości, żeby to się zamykało w jedną całość, prawda? Że to, co się tam działo kiedyś i załóżmy z tym, co się dzieje już na końcu, żeby to wszystko jedno zamykało się z drugim. No więc ja będę kończyła już, bo już naprawdę Państwu zabrałam dużo czasu, już ponad 20 minut, więc rozgadałam się tu tak strasznie, ale być może, że dzisiaj coś jeszcze napiszę, nie wiem, zobaczę jeszcze jak to będzie, czy może dalej będę robiła tą drugą spódniczkę. W tym momencie już Państwu podziękuję za uwagę, było mi miło naprawdę podzielić się kolejną jakąś tam informacją, czy wiedzą na temat jakiejś tam roboty, prawda? Z pozoru może jakiejś tam banalnej i tak dalej, ale myślę, że kolejny podsunę Państwu jakiś pomysł na coś, że oprócz tej, załóżmy, gumy, którą tam proponowałam, żeby po prostu wykonać, przyjść, zrobić ten tunel, można równie inaczej wykończyć tą spódniczkę. No wszystko zależy od tego, jakie mamy tam potrzeby, prawda, i jak to się przedstawia wszystko, jak to się ma do całości. Ja Państwu już podziękuję naprawdę w tym momencie i zapraszam do następnego spotkania, być może już wkrótce. No i nie wiem, czy już prawdopodobnie już będę miała ukończoną tą drugą spódniczkę. No ale być może, że poruszymy jeszcze jakąś inną kwestię, gdzie Państwo po prostu będziecie mogli z przyjemnością wysłuchać moich wywodów, czy mojego jakiegoś tam przemówienia na dany temat. Prawda? No, ja Państwu już dziękuję i do zobaczenia.